Kiedy w dniach ostatecznych przybędzie Zbawca, jeśli wciąż nazywałby się Jezus i narodził się ponownie w Judei i tam dokonał swego dzieła, udowodniłoby to, że stworzyłem jedynie ludzi Izraela i tylko ich odkupiłem, a nie mam do czynienia z poganami. Czyż to nie przeczyłoby moim słowom, że jestem Panem, Stworzycielem nieba, ziemi oraz wszelkich rzeczy? Opuściłem Judeę i wykonuję moją pracę pośród pogan, gdyż nie jestem tylko Bogiem ludzi Izraela, ale też Bogiem wszelkiego stworzenia. Pojawiam się między poganami w dniach ostatecznych, ponieważ jestem nie tylko Jahwe, Bogiem ludzi Izraela, ale co więcej, ponieważ jestem stwórcą wszystkich moich wybrańców spośród pogan. Stworzyłem nie tylko Izrael, Egipt czy Liban, ale też wszelkie pogańskie narody poza Izraelem. I dlatego jestem Panem wszelkiego stworzenia. Użyłem Izraela jedynie do rozpoczęcia mojego dzieła. Uformowałem Judeę i Galileę jako warownię mojego dzieła odkupienia i użyłem pogańskich narodów jako podstawy, od której doprowadzę cały wiek do końca. W Izraelu dokonałem dwóch etapów pracy i wykonałem dwa kolejne etapy pracy na ziemiach poza Izraelem. Pośród pogańskich narodów dokonam dzieła podboju i tak zakończę wiek. Jeśli człowiek cały czas nazywa mnie Jezusem Chrystusem, lecz nie wie, że rozpocząłem nowy wiek w trakcie dni ostatecznych i zaangażowałem się w nowe dzieło, jeśli człowiek zawsze obsesyjnie oczekuje przyjścia Jezusa Zbawiciela, to wtedy będę takich ludzi nazywał tymi, którzy we mnie nie wierzą. Są to ludzie, którzy mnie nie znają, a ich wiara we mnie jest fałszywa. Czy tacy ludzie mogą być świadkami przyjścia Jezusa Zbawiciela z nieba? Oczekują oni nie mego przybycia, lecz przybycia króla żydowskiego. Nie pragną, by przyszła moja zagłada tego brudnego starego świata, zamiast tego jednak chcą powtórnego przyjścia Jezusa, w trakcie którego mają być odkupieni. Pragną, by Jezus jeszcze raz odkupił cały gatunek ludzki z tej zniszczonej i nieprawej ziemi. Jak tacy ludzie mogą stać się tymi, którzy dokańczają moje dzieło w dniach ostatecznych? Pragnienia człowieka nie mogą osiągnąć moich życzeń ani dokończyć mego dzieła, bo jedynie podziwia on czy hołubi moje poprzednie dzieła i nie ma pojęcia, że to ja jestem Bogiem, który jest zawsze nowy i nigdy stary. Człowiek wie jedynie, że jestem Jahwe i Jezusem i nie ma pojęcia, że jestem ostatnim, jedynym, który zaprowadzi gatunek ludzki do końca. Wszystko, czego pragnie i co człowiek wie, jest zbudowane na podstawie jego własnej koncepcji i jest jedynie tym, co może on dostrzec własnymi oczyma. Nie jest to zgodne z moim dziełem, lecz znajduje się w dysharmonii względem niego. Jeśli moje dzieło zostałoby przeprowadzone zgodnie z pomysłem ludzkim, kiedy dobiegłoby końca? Kiedy gatunek ludzki wszedłby w odpocznienie? Jak mógłbym wkroczyć w siódmy dzień, czyli szabat? Pracuję zgodnie z moim planem, moim celem, a nie zgodnie z zamiarem człowieka.